Hej, cześć, dzień dobry. Dziś zabieram Was na spacer po Carskim Chełmie. Zaczynamy na głównej stacji kolejowej, która zlokalizowana jest obecnie przy ulicy Kolejowej 89 w dzielnicy Nowe Miasto. Historia chełmskiego kolejnictwa rozpoczęła się w latach 1876-1877, kiedy do Chełma dotarła nadwiślańska kolej żelazna, łącząca Mławę z Kowlem. Powstała wtedy stacja kolejowa trzeciej klasy. W 1877 roku oddano do użytku drewniany dworzec. Do obsługi kolei wybudowano na stacji parowozownię. 10 lat po uruchomieniu kolei nadwiślańskiej powstała kolej żelazna, łącząca Chełm z Brześciem. Miała ona znaczenie militarne. W 1889 roku przeniesiono do Chełma techniczną szkołę kolejową. Na bazie kolei nadwiślańskiej utworzono w mieście duży garnizon wojskowy. Powstała gubernia chełmska, co spowodowało rozbudowę stacji kolejowej. W 1906 roku miasto otrzymało nowy murowany dworzec. To przyczyniło się do ożywienia gospodarczego Chełma. Przechodzimy teraz do cerkwi świętego Jana Teologa, która została zbudowana w latach 1846-1852 z funduszy wyasygnowanych przez rząd rosyjski jako cerkiew wojskowa. W 1864 roku wobec wzrostu liczby prawosławnych mieszkańców miasta, wynikającej z napływu rosyjskich urzędników i wojskowych, zmieniła funkcję, stając się świątynią parafialną. Autorem projektu budynku był Ludwik Radziszewski. Przy wznoszeniu świątyni pracowali Wincenty Łańcucki, główne prace budowlane, Karol Kubik, prace stolarskie i cisielskie, Herszek Weissblach i Herszek Blechmann, prace blacharskie. We wnętrzu cerkwi malowidła ścienne wykonał Bonaventura Dąbrowski. Ikonostas dla świątyni zamówiono u warszawskiego twórcy Fryderyka Blickiego, który zmarł nie ukończywszy dzieła. Ostatecznie pracę nad nim zakończyła jego żona. Zasadnicze prace budowlane ukończono w 1849 roku. Jednak przez kolejne kilka lat trwały prace wykończeniowe oraz wznoszenie wolno stojącej dzwonnicy. Gotową cerkiew konsekrował 13 czerwca 1852 kapelan wojskowy Pogoniałow. Świątynia przeznaczona była dla od 350 do 400 wiernych. Budynek był na tyle w złym stanie technicznym, że konieczny był jego remont. Cerkiew wzniesiono w zgłębieniu terenu, dokąd spływała woda z sąsiadujących wzniesień. Ściany budynku zaczęły pękać, zaś podłoga butwieć. W związku z tym w latach 1864-1867 obiekt poddano kapitalnemu remontowi. Oprócz wymiany podłóg i likwidacji widocznych pęknięć ścian, z wnętrza cerkwi usunięto abony, której baldachy umieszczono w części ołtarzowej. Powiększono również okna na północnej i południowej elewacji świątyni, usuwając znajdujące się pierwotnie pod nimi boczne wejścia. Ponadto wzrost liczby prawosławnych mieszkańców miasta skłonił jednak administrację kościelną do przekształcenia w siedzibę cywilnej parafii. W cerkwi w Chełmie znajduje się strzeżony nowy ikonostas. Na wyposażeniu świątyni pozostają ikony, przeniesione z innych, nieistniejących od okresu międzywojennego świąt i prawosławnych w mieście, między innymi ikony świętego Mikołaja i świętego Leoncjusza, z cerkwi świętego Leoncjusza oraz dwa wizerunki ze zniszczonej w 1938 roku cerkwi świętego Jerzego w Strzelcach. Szczególnym kultem otaczane są kopie cudownych ikon Matki Bożej Chełmskiej i Poczajowskiej. W cerkwi znajduje się ponadto relikwie świętego Krzyża oraz świętego Sergiusza Zacharczuka. W cerkwi zachował się sztandar Bractwa Bogu Rodzicy, założonego w 1852 roku i działającego do II wojny światowej. W przedsionku świątyni znajdują się dwie tablice pamiątkowe upamiętniające 800 lat urodzin założyciela Chełma Daniela Romanowicza oraz 55. rocznicę akcji Wisły. Na cmentarzu przy ulicy Lwowskiej zachowało się wiele nagrobków należących do unickich i prawosławnych mieszkańców miast. Pierwszy z nich należy do matki i córki Zofii Nawosat, żyjącej 71 lat, i jej matki Marii, żyjącej niecałe 40. Obok nich spoczął Feodosij Martinowicz Korniejew. Mężczyzna przeżył 72 lata. Kolejny nagrobek należy do Jana Gricewa, żyjącego 36 lat. Cmentarz jest także miejscem ostatniego spoczynku Włodzimierza Hipolitowicza Kosanowskiego, zasłużonego Ukraińca. Mężczyzna zmarł w 1942 roku. W kolejnym grobie spoczywa Jerzy Załużny. Zmarł w wieku zaledwie 12 lat. Napisano: Chrystus jest moją siłą, Bóg i Pan. Kolejny nagrobek z tym samym napisem należy do Michała Iwanowicza Bułgakowa. Był on wykładowcą filozofii w seminarium duchownym w Chełmie. Zmarł w wieku 76 lat. Razem z nim spoczywa córka Ludmiła. Obok nich spoczywa Olga Andrzejewna Budiłowicz. Umarła mając 50 lat. Przechodzimy teraz do nagrobka księdza Joana Iwanowicza Gołowskiego. Zmarł on w 1906 roku.
Następny nagrobek należy do Lwa Wasyliewicza Zaremby. Zmarł go w 61 roku życia. Ciekawy nagrobek należy do żony Lwa, Marii Dmitrijewnej Zaremby, żyjącej 85 lat. Na kamieniu wyryto łaciński napis „Spoczywaj w pokoju”. Interesujące są też nagrobki prawosławnych, którzy zostali po II wojnie światowej, nie zapominając o języku przodków. Taki nagrobek należy do Nadziei Lewczyk. Zmarł w 1970 roku w wieku prawie 100 lat. Kolejny nagrobek należy do żony księdza Marii, córki Bartosza i Iwacewicz. Kobieta zmarła w 1918 roku. Razem z nią pochowana jest jej wnuczka Tamara, żyjąca zaledwie 2 lata. Przechodzimy do nagrobka Franciszki Olenko, urodzonej Wasińczuk. Zmarła w 1905 roku. Kolejny grób jest symboliczny. Spoczął tu między nimi Andrzej Paliwoda, zaginiony, jak czytamy, ofiara komunizmu, a grób jest symboliczny. Ciekawy nagrobek należy do Iwana Pirilczuka i jego żony Katarzyny. Mężczyzna zmarł w wieku 58 lat, a jego żona w wieku 47. Na cmentarzu spoczął też archipresbiter chemskiego soboru katedralnego Józef Simeonowicz Wójcicki. Zmarł w 1889 roku. Kolejny nagrobek należy do Franciszki Eufrozyny, urodzonej Nowickiej, po mężu Bojkowskiej, która żyła 57 lat. Nagrobek w formie drzewa należy do małżeństwa Strokanów, Pawła i Marii. Niestety nie wiadomo, ile żyli i kiedy umarli. Pomnik postawiły im dzieci.